Halo, halo, tu Boska Grabowska. Witam Was na kanale Rockman za kółkiem. Dzisiaj mam okazję przedstawić człowieka, który bardzo dobrze wie, co to jest hit. Pan Andrzej Rybiński. Dzień dobry wszystkim! 8 marca, najpiękniejsze święto w roku, Dzień Kobiet. W ten dzień udało mi się zebrać i przedstawić Wam znakomitą niespodziankę. Gościem kanału Rockman za kółkiem. W tym właśnie specjalnym dniu, który nigdy nie odmówił talentu, nigdy nie odmówił miłości dla Was. I dla nas Andrzej Rybiński. Cześć, Andrzejku, rock and roll! Hej! Wiesz, że Cię kocham, kocham Twoje hity. Jak miałem lat. Ci bardzo. Jak miałem... Nie mówię, że miałeś. Bo ja nie niczego nie. Dobra, nie jak byłem młody, to matka przerywała gotowanie obiadu, jak śpiewałeś. Boże, dzięki temu byłeś normalnie, wiesz, zdrowo odżywiany, tak? Słuchaj, siedziałem na trzepaku i tylko słyszałem do domu. O Boże, kochany, teraz fajne czasy. Pokazałem trzepak mojemu synowi, on mówi, tatuś, co to jest? Ja mówię, to jest Facebook, on jak da kiedyś. Oj tak. Faktycznie, to był cały świat. Jedliśmy jabłko, każdy się, nikt nie chorował na COVID. No nie, jeden od drugiego. Tak, lizaka, daj polizać, proszę tak, bardzo. Tak, proszę bardzo. Wszystko nam było, miłości, awantury i tak dalej. Andrzejku, dziękuję Ci, że przyjąłeś mi kolejny raz, podałeś mi rękę, przyjąłeś zaproszenie do kanału Rockman za kółkiem. Szanowne i kochane nasze białogłowy, piękne kobiety, jest 8 marca, przez Was nie byłoby wojen, nie byłoby miłości, nie byłoby nic, umarlibyśmy na stojąco. Życzymy Wam z całego serca radości, zdrowia. I wszystkiego najlepszego, kochajcie nas. Kochajcie nas. No właśnie. Bez godzin, bez kalendarzy, długością dni. Zmiennością zdarzeń odmierzam czas, nie używając dat. Nie liczę godzin i lat, to życie mija, mija. Bliżej gwiazd, bliżej dna, jestem wciąż taki sam, wciąż ten sam. Godzin i lat, to życie mija, mija. W zgiełku dni w morzu dat, własny swój znaczy ślad, własny ślad. Z tym miłym akcentem rozpoczynamy program Rockman za kółkiem. Andrzejku, wiesz, że Cię kocham, kocham Twoją muzykę i w ogóle Cię kocham, że nie odmówiłeś mi talentu, jak graliśmy dla Fundacji Ani Dymnej dla biednych dzieciaków. Użyczyłeś talentu, piosenka ta, nie wiem czy wiesz, bo Ci chciałem dopiero dzisiaj powiedzieć, została wybrana jako piosenka przewodnia do polskiego Majdanu dla Ukrainy, na który Cię zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że zaśpiewamy razem. Daj Boże, żebyśmy dotrwali tak, w przejściu. Z tego miejsca chcemy pozdrowić wszystkich Ukraińców. Trzymajcie się, nie dajcie się temu wariatowi. Ukraina nie jest rosyjska, tylko jest światowa już, prawda? I nie oddamy Was, także tak jest. Pozdrawiamy Was serdecznie. Andrzejku, dla tych naszych kobiet, dla których gramy, Boże kochany, dla których ćwiczymy. Nieraz jest tak, że musimy to powiedzieć. Nie płacz maleńka, szkoda łez. Życie jest takie, jakie jest. Mogę ci gwiazdkę z nieba dać. Na tyle tylko dziś mnie stać. Więc oczy łzy nie rozpaczaj. Dziś nawet małe dziecko wie, pogoda jest dla bogaczy, dla niebogaczy są prognozy złe. Więc oczy łzy nie rozpaczaj. Dziś nawet małe dziecko wie, pogoda jest dla bogaczy, dla niebogaczy są prognozy złe, raczej złe. Wow! No, a my jesteśmy bogaczami, bo nas kochacie, właśnie. Tak jest, to jest potężna wartość. Niebywała, właściwie niewymierna, ale bez niczego by nie było na tym świecie. Oczywiście, oczywiście. Słuchajcie, jak wiecie, kanał Rockman za kółkiem gości polskich twórców, polskich artystów, w których jestem zakochany. Od 29 lat jestem członkiem ZAX-u i nie spotkałem na świecie bardziej fajnych ludzi jak w tej firmie. No pewnie, że tak. Pomaga.
Jak jesteście twórcami, przychodźcie do nas. Nie bójcie się, nie wstydźcie się pisać piosenki. Przychodźcie, dawajcie je pod ochronę. Zajc będzie ścigał wszystkich złodziei, którzy was chcą okraść w internecie. Oj tak, ja wiecie, ja jestem członkiem Zajcu, takim już rzeczywistym. Aż nie wiem. Od 1972 roku. O Jezu! To po prostu, wy już tak długo nie żyjecie. No właśnie. Ale cały czas, tak, uważam, że jest to rewelacyjne stowarzyszenie. Pomijając właśnie wszystkie sprawy takie zawodowe, to jest to również stowarzyszenie ludzi pełnych serca, pasji. Wspaniałych pasji. Tak, to się bardzo liczy. Powiedz mi, co się u ciebie wydarzyło i co teraz, jakie plany koncertowe? Najlepiej, kiedy można cię usłyszeć, bo dziewczyny pytają. No to pierwszy koncert jest 7 marca, czyli jeszcze przed Dniem Kobiet w Wejherowie, w Filharmonii Wejherowskiej, Pomorskiej. Potem gramy w Świdnicy 8, potem w... Nie mam tego zeszytu, ale tych koncertów jest sporo. A gdzie informacje można dostać jakąś? Na mojej stronie internetowej i na Instagramie na pewno. Moja synowa i mój syn prowadzą również jakiś tam blog. O właśnie, a propos syna, Kacper, pozdrawiam cię. Andrzej ja ma takiego syna, chodząca rock'n'rollowa nuta, tyle tylko powiem. A ja z tej przy okazji chciałem podziękować mojej kochanej córeczce, Karolince, za marynarkę do programu. Specjalnie na program z tobą dostałem od córki marynarkę. Jezus Maria, jak pięknie. Dziękuję. Mamy fajne dzieci, mamy. Dziękuję ci bardzo. I teraz, ponieważ jest to kanał Rockman za kółkiem, przejedziemy się kawałek. Bardzo proszę. Wiesz, ale dobrze, bo ty masz, kurde, ty jesteś facet, który zawsze miałeś w ogóle takie bardzo pozytywne podejście do życia. Nie było dla ciebie nigdy kłopotów takich, że rzeczy nie do zrealizowania. Słuchaj, przypomnę, że mój ojciec był gwiazdą Powstania Warszawskiego i podobno po nim mam łeb. Tak jest, a nie wolno było. To prawda, wiesz. Bo na pewno młodzi twórcy słuchają, to prawda, że kiedyś w czasach komuny to mieliście przechlapane, cenzura była, nie można było nic samemu... No nie było nic w ogóle, no ale wiesz co, przez to, że była ta cenzura, to autorzy tekstów szczególnie szalenie musieli się nagimnastykować, żeby przemycić te sprawy, tak, które trzeba było przemycić. I zauważcie Państwo, że sytuacja jest taka, że wtedy mówiło się dużo piękniejszym językiem. Nie wolno było powiedzieć, ty jesteś taki, trzeba było to ubrać w odpowiednie słowa. I chciałem powiedzieć, że to była piękna gimnastyka językowa. Człowieka zmuszało do kreatywności. Dokładnie tak. No, ale zostali sławni twórcy w Zajksie. Mam przyjemność spotykać się na co dzień z tych legendarnych tekściarzy, bo teraz piszą ludzie młodzi teksty, wiesz, są w programy komputerowe, dać, stać, nać. Tak, tak, no to, niestety, to wszystko, tak to wygląda. Wszystko jest pięknie, ale nie ma w tym, że tak powiem, talentu. Ja na samym początku swojego takiego zawodowego już zajmowania się muzyką miałem to szczęście, że spotkałem się z Elizą. Wcześniej była na szkle malowane, czyli Kasia Gertner, Ernest Bryl, genialna w ogóle śpiewogra na szkle malowane. Później poznałem Janusza Kruka, Elke Dmog. To my robiliśmy w trójeczkę na początku zespół 2 plus 1. Wow. Tak, potem połamała mi się gitara. Zawsze nieszczęście powoduje bardzo dobre jakieś tam sytuacje. I połamała mi się gitara, znaczy ktoś mi ją połamał i okazało się, że gitarę do pożyczenia ma Eliza. Jak pojechałem do niej na próbę, okazało się, że miała próbę ze Zbyszkiem Hołdysem i ze Sławkiem Żakiem, z basistą. Za czym wziąłem tą gitarę, to Byszko mówi, no to weź tam coś pograj. Graliśmy razem i stwierdziliśmy, że głosy z Elizą bardzo nam pasują, współgrają. Wtedy poznałem Bogusia Olewicza, który też, to była cała grupa taka. Przypomnę młodzieży, Bogdan Olewicz, legendarny polski autor tekstów. Tak jest, który napisał Perfekt, ale wcześniej napisał Czas Relaksu na przykład. To Boguś napisał wiele piosenek, bo nagraliśmy w sumie z zespołem Angelica 4 płyty czy 5, na których Bogdan zawsze miał dużo swoich piosenek. I to Boguś mnie kształtował, jeśli chodzi o muzykę folkową, tak zwaną, bo to wtedy była epoka Dzieci Kwiatów i ta muzyka była bardzo popularna. Johnny Mitchell, Carole King, to były takie normalnie fajne postacie. Crosby, Stills, Nash & Young. Niedługo potem
było The Eagles i w ogóle. No i całe mnóstwo, wtedy rodziła się ta muzyka. I to było coś pięknego, bo ona przetrwała do dzisiaj. No tak, i wyznaczyliście pewien i to jest trend. Tak. Ja uważam tylko, że teraz za mało się mówi o Beatlesach, bo Beatlesi byli tak zwani grzeczni w porównaniu z Rolling Stonesami, a świat się zrobił niestety niegrzeczny i tak. Bardziej ludzie wolą. A wiesz, jakie jest moje ulubione pytanie do dziennikarza, który kozakuje, że jest dziennikarzem? Wiesz, że Rada Dziennikarzy się zakończyła na Marku Niedźwieckim, Kaczkowskim, Fabiańskim i kimś, kto wie, co to jest Edith Piaf na przykład, nie? Natomiast jakie moje ulubione pytanie jest do młodego dziennikarza na antenie na żywo? No ciekawe. Kiedy powstał zespół The Beatles i w jakim mieście? I co, inni wiedzą? Nie. No to jest paranoja, to jest tragedia. Oni są dziennikarzami muzycznymi, ale... Przy okazji jeszcze a propos, bo dużą część wiedzy się młodzi ludzie dowiedzą o ciebie. Powiedz, Andrzejku, jakiś pikantny, historię pikantną z życia Andrzeja Rymińskiego. A, pikantna. Tak. Pikantnych nie, dopóki żyję, to pikantnych wolałbym nie mówić, ale sytuacja z moją połamaną gitarą to była też taka właśnie rock'n'rollowa, jak dzisiaj się mówi. Ja przyjechałem do Warszawy, jestem łodzianinem, przyjechałem do Warszawy robić karierę. W związku z tym, jak nie było tych pieniędzy, częściej ich nie było niż były, nawet nie wypadało mi i nawet nigdy nie próbowałem pisać do Łodzi, do rodziców, czy do kogoś, żeby poratowali mnie finansowo. Trzeba było sobie radzić samemu. W związku z tym, że tych pieniędzy nie było dużo, nie miałem czasami gdzie sypiać i grałem wtedy koncerty. Spotkania takie fajne, właśnie nasz klemarowany to był klub piosenki Zakr w Bristolu na Pięterku. I ponieważ te koncerty były w sali takiej fajnej, malutkiej, a w garderobach były cudowne kanapy. Ja na tych kanapach czasami udawało mi się przespać noc, czyli waletowałem w Bristolu. Można powiedzieć, że w Bristolu spałem od małego. Nie zawsze oficjalnie. I zawsze dostawałem od kelnereczek cudowne śniadania pod łóżka. Blisko, tak. I kiedyś zdarzyło się tak, że przyszła kelnerka, która... Muszę tu zawrócić, bo mi się kamera trzęsie na tej drodze. No więc... Powiem ci, że mnie też te białogłowy nieodłączne są. No to tak zawsze jest w ogóle, kurde mol. No i ta dziewczyna mówi, Boże, jaka jestem zmęczona. I położyła tą tacę przede mną i z takim podskokiem przysiadła, właściwie spadła na tą kanapkę, na której spoczywała moja gitara przykryta kocem. Boże święty, rozgrzesz się. A wtedy miałem gitarę 12-strunową, jako jeden z pierwszych chyba w Polsce. I co, złamała? Połamała, tak. A był jakiś lutnik, który to zrobił? Później, zupełnie później, ale to spowodowało, że musiałem pożyczyć tą gitarę i wtedy właśnie pojechałem. Dowiedziałem się od Janusza, rozumiem, że ta dziewczyna to Eliza, a z Januszem mieszkaliśmy też w jednym fajnym pokoju, wynajmowaliśmy pokój na Woli. No wtedy się dużo naoglądałem filmów różnego rodzaju, bo Janusz był z Elżbietą i to było jedyne pomieszczenie, w którym mogli się spotykać. Nie chcieli w trójkę, niestety. Rock and roll. Andrzejku, powiedz wszystkim ludziom o nowym singlu. Tak, to będzie taka piosenka na Dzień Kobiet i nie tylko. Ja w ogóle nagrałem trochę więcej tych piosenek w takim studio i wytwórni, ale wiele rzeczy złożyło się, że ta płyta od 2 lat, a właściwie od 1,5 roku czeka na to, żeby ją wydać i w końcu może uda nam się to wszystko zrealizować. Teraz epki się robi. No właśnie. No. I nie wiem, no zobaczymy. Dzisiaj zobaczymy. Bo dzisiaj, tak, dzisiaj Andrzej Rymiński dzisiaj nagrywa teledysk w Oscar Studio. Także tak bardzo proszę wszystkie białogłowy o odejście od drzwi, bo zmierzamy. Tak jest. Tym bardziej, że piosenka ma fajny tytuł, nazywa się Uśmiechnij się. O. Tak, rock and roll. Na kanale Rockman za kółkiem promujemy nie tylko polskich twórców. Przedstawiamy ludzi, którzy są dla was, wszystkich młodzi twórcy, wzorcami. I także przestrzegamy was, bo obiecałem to szefom ZX-u. Obiecałem, przestrzegam. Ludzie, nie dopisujcie nigdy nikogo do ZX-u, do swoich piosenek. Broń, Panie Boże, przynoście utwory do ZX-u, ZX nie da was okraść.
każdy człowiek, który chce być dopisany do ZX-u, jest dziennikarzem albo jakimś innym człowiekiem niezwiązanym z twórcą, jest oszustem, chce was okraść. Także nie dopisujcie nikogo. Autor tekstu to jest autor tekstu, kompozytor muzyki to jest kompozytor muzyki i trzeba to szanować jako polscy twórcy. Wszystkich was prosimy, tak? Tak, zdecydowanie tak. Zdarza się, słyszałem, że w ogóle jak gdyby nie dotykało mnie, to może miałem to szczęście do tej pory, ale faktycznie słyszałem o tym, że dzieją się takie rzeczy. No dzieją się, bo młody twórca przychodzi z numerem do radia, a dziennikarz mu mówi, słuchaj, wypromuję ci to, ale 70% dla mnie. No tak. To trochę w ogóle za dużo. Ja zdaję sobie sprawę, że... Prosto czy w prawo? W prawo. Czas jest taki, że trudno jest wypromować utwór, tylko go nagrywając. Tak, tak, tak. Bo potem istnieje całe mnóstwo ludzi, którzy powodują, że ten utwór jest albo znany, albo nie jest znany. U nas nie ma takich, no chociaż pojawiły się już prawa wykonawcze, prawa producenta. I tak. Tu są rzeczy, które ci ludzie, którzy zajmują się promowaniem tego wszystkiego, mogą zarabiać swoje pieniądze, ale niekoniecznie muszą zarabiać to, dopisując się jako autorzy do czegoś, czego nie stworzyli. Oczywiście. Pamiętajcie. I teraz bardzo ważne pytanie. Andrzejku, 3 krótkie rady dla młodego polskiego twórcy. 3 krótkie rady. To jest dosyć trudne, ponieważ te rady... świat się rozszerzył i te rady też nie są takie proste. Ale bądźcie zawsze sobą. Starajcie się przekazać coś naprawdę swojego, ze swojego serca, do tego, co chcecie, żeby ktoś usłyszał. I po trzecie, nigdy nie starajcie się kopiować czegoś, co już było. Bardzo ci dziękuję za ten tekst. Słyszycie? Żebyście nie wiem jak pięknie zaśpiewali cover, to dalej będziecie klezmerem. Ale oczywiście, że tak. Zauważcie, jaka jest... Ja nie mam nic przeciwko wszystkim talent show, ponieważ uważam, że są bardzo pożyteczne rzeczy. Ale jak często zdarza się, że ludzie, którzy genialnie śpiewają właśnie covery, jak przyjdzie z zaśpiewania swojej własnej piosenki albo stworzenia czegoś własnego, jest trudno. Ja wiem, że są ludzie, którzy niekoniecznie muszą za wszelką cenę być omnibusem, czyli pisać muzykę, pisać słowa i jeszcze wykonywać, a najlepiej nagrać to wszystko i jeszcze wypromować. Ale jeśli można, to jednak dobrze jest, kiedy trzyma się człowiek swojej własnej działeczki. Super. Tak zwane. Andrzej, nawet nie wiesz, jak to jest ważne dla polskich twórców. Nie bójcie się, jeżeli wam ktoś mówi, że macie złą piosenkę albo niedobrą, to znaczy, że macie wartość. Pamiętajcie, że miarą naszą artystów jest ilość naszych wrogów. Także tak. Matka wam zawsze powie, gdzie? Czekaj. Chce by pojechać koło koników? Pojedziemy, to jest piękna stadnina. Możemy, tak. Będziemy. Powiedz jeszcze, Andrzejku, czy jest taka rzecz w polskim show biznesie, co cię irytuje? W obecnym. Wiesz co? Jest pewna sprawa, która czasami wywołuje taką reakcję moją niespecjalnie zdrową. Czasami młodzi ludzie szczególnie mają swoją grupę menadżerską, która nie potrafi w sposób racjonalny się nieraz zachować. Gwiazdorzą za bardzo. Rozumiem. I to bardziej gwiazdorzą agencje, bardziej rozumieją menadżerowie, ten cały management, niż artyści, którzy mogliby tam pogwiazdorzyć czasami. Także to mnie czasami irytuje, a co mnie cieszy, to olbrzymia ilość młodych ludzi, którzy... Zdolnych. Niebywale zdolnych i potrafią śpiewać naprawdę fajne rzeczy. Rap jest na takim poziomie, Że aż tylko pozazdrościć. No, oglądałem Powerball, ale też. No, ale są młodzi ludzie, młodzi chłopcy, młode dziewczyny. Nie wiem, czy można mówić konkretnie nazwami. Tak, możesz wszystko. Zafascynowany młodą dziewczyną, która nazywa się Young Leosia. Young Leosia? Tak. Fajna. No fajna. Parę razy udało mi się ją słyszeć, widzieć fajnie. 8 marca w tych pięknych okolicznościach przyrody gościem kanału Rockman za kółkiem był nikt inny, tylko jego eminencja Andrzej Rybiński.
Dziękuję bardzo za to, że mnie zaprosiłeś i za to, że mogłem powiedzieć i przypomnieć się młodym widzom, że w ogóle istnieje, że jest ktoś taki jak człowiek, który napisał właśnie nie liczę godzin i lat, nie płacz maleńka szkoda, bo jest czas relaksu, mogłaś małgość, znajdę ci jeszcze parę innych. Dziękuję za to, że Wojtuńku, za to, że mi się spotkali. Oglądajcie kanał Rockman za kółkiem. Wszystkiego dobrego. Siemanko. Pa, pa.